serdecznie przybyty na wernisaż wystawy pana Krystyny Sulc pod tytułem Festiwal Kwiatów. Cieszymy się bardzo, że możemy gościć po raz kolejny panią Krystynę z pracami. A naszym wielkim marzeniem by było, żeby nasza galeria Sowa miała tylu przyjaciół, co pani Krystyna. A to są przyjaciele, już tak się nie wyobrażam. Słuchajcie, naprawdę miło jest mi bardzo, że przybyliście tak licznie, że chcecie tutaj przychodzić. Jesteśmy początkującą galerią, ale z wielkimi tradycjami jako miejsce wystawiennicze. Cieszę się, że mogę w pewien sposób kontynuować to, co moi koledzy deczko starsi przez te 30 parę lat tutaj robili pod egidą Fytpapę. Bardzo jest mi miło. Jeszcze raz dziękuję, że mogę opiekować się tym miejscem. Jak długo? Pewnie bardzo długo. Szanowni Państwo, cóż ja mogę więcej powiedzieć? Ja jestem prostym człowiekiem, który pisze pracę, udostępnia miejsce i cieszę się, że może gościć takie wspaniałe osoby jak pani Krystyna. Dziś mamy masę kwiatów tutaj w środku, troszeczkę na zewnątrz, więc ja pozwoliłem sobie, że prezentuję pani Krystynie trochę trunku takiego z kraju kwitnącej wiśni. Dziękuję bardzo. I cóż, szanowni państwo, daję państwu opiekę. Dziękuję bardzo. Postawię, bo to jest cenne, żebym trzymała rękę. Jeszcze upuszczę z wrażenia. Proszę Państwa, wernisaż już się zaczął w momencie, kiedy Państwo zaczęliście wchodzić tutaj. Naprawdę, jeszcze nigdy tak nie było, że ja od razu kwiaty przyjmowałam od moich przemiłych gości, którzy przekraczali ten próg. Witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Są tu moje znamienite koleżanki z mojej byłej pracy, dawnej, już teraz jestem na emeryturze, nawet nie wiem ile lat, ale chyba już bardzo dawno. Proszę Państwa, witam wszystkich bardzo serdecznie, bardzo. Jestem bardzo zaszczycona, że jesteście w tej pięknej galerii, bo jest to rzeczywiście bardzo urokliwa galeria i dzieją się tutaj cuda. Pokażę Państwu kiedyś zdjęcia, jakie to są zdjęcia, to naprawdę uwierzycie, że tu się dzieją cuda. Chciałam bardzo podziękować panu Krzysztofowi Żandarskiemu i panu Waldemarowi Dębowskiemu, dobrze powiedziałam nazwisko? Dworeckiemu, za to, że przyjął mnie tutaj po raz kolejny w to urocze i urokliwe miejsce. I tak pięknie zakomponowana została ta wystawa właśnie dzięki panom. Bardzo, bardzo dziękuję. Chciałam również podziękować bardzo serdecznie pani Iwonie Bolińskiej, Walędzik, za to, że pomogła wybrać mi pracę, bo ja mam dużo tych prac i miałam ogromny kłopot z dobraniem, z wybraniem tych, które by tutaj właśnie pasowały i mogły się tak pięknie tutaj zakomponować, też dzięki panom. Chciałam bardzo podziękować Ani Dziemidowicz, która jest moim aniołem. Chciałam podziękować zespołowi, który dzisiaj będzie tutaj, prawda, gościnnie, ale pięknie zagra. Ostatni Państwa repertuar słyszałam na otwarciu pracowni Barbary Hulanickiej w Warczewie. Także myślę, że też to, co Państwo tutaj przedstawią, to na pewno się będzie podobało. Ja myślę, że pani Danusza Nowakowska. Dobrze mówię, że pani przedstawi potem swoich, prawda? To jest pan Jacek Dziemidowicz i jeszcze jeden pan, którego ja... Pan Piotr Szczyglak. Także to jest cały zespół, który właśnie powstał. Proszę Państwa, ja jestem uczennicą pani Basi Hulanickiej, świętej pamięci, i Andrzeja, jej męża. Malarstwem zajmuje się sztukami plastycznymi od 1984 roku. Basia mnie zaraziła tkaniną, zaraziła mnie też malarstwem, ale jak zobaczyła kiedyś mój tam pierwszy jakiś obraz, to powiedziała sobie, jakiś, czy to ci się podoba? No nie podobało mi się, więc zostawiłam i zaczęłam robić coś innego. Kwiaty te, które tutaj są, to jest jeden z tych pierwszych, z pierwszej serii, bo w ogóle kwiatami zajmuję się od 20 lat. Malarstwem na jedwabiu też prawie 20 lat. I z tej pierwszej serii, która była pod tytułem Na jedwabnej łące, to jest ten pierwszy, który tam wisi. Jest to firletka poszarpana, jest to kwiat, który jest na wyginięciu, jest pod ochroną, ale można jeszcze na łące go wypatrzeć.
to jest ten jeden, jedyny z tej serii, który został. Ta pierwsza seria, która powstała 20 lat temu, była wystawiona pewnie też w takiej ilości, tylko z tamtej serii ten jeden został. To była wystawa w teatrze, w teatrze tej w Olsztynie. I teraz to jest druga wystawa właśnie dzięki panu Krzysztofowi i Ani Dziemidowicz, która też mnie tutaj skierowała, że właśnie w takiej ilości te kwiaty malowane na jej babiu tutaj są. Ja maluję, malowałam malarstwa na jedwabiu, nauczyłam się sama. Nigdzie nie ma, na żadnej książce nie trafiłam, nigdzie na jakieś tam wskazówki. Nikt mi nie powiedział, jak się to robi, ale znalazłam jakieś kawałek jedwabiu i zaczęłam malować. I tak jakoś to wychodzi. Próbuję różnych technik, różnych sposobów malowania, różne tematy, tak. Ale dzisiaj są właśnie kwiaty. Kwiaty z mojego ogrodu, który mój mąż też uprawia bardzo, bardzo namiętnie, pomaga. A są też kwiaty, które nie wiem jak się nazywają. Napisałam, że to są kwiaty z Meksyku, bo nie wiem jak po prostu, jakie to są kwiaty. Tutaj są lotosy, to z kolei ze Sri Lanki. Lotosy to są kwiaty miłości. I one są dedykowane dzisiaj Państwu. Także bardzo się cieszę, że mogę taką dedykację tutaj Państwu przekazać. No nie wiem, co jeszcze powiedzieć. Robię batiki, jestem uczennicą pani dr Iwony Wolińskiej-Walędzik. Pracuję bardzo chętnie z niepełnosprawnymi. Prowadziłam warsztaty malarstwa na jedwabiu właśnie dla osób niepełnosprawnych w Bartoszycach. Prowadziłam kurs dla moich koleżanek z klubu, sąsiedzi. Krótki kurs, ale taki intensywny. Pracowałam w pomocy społecznej, zawsze z ludźmi, zawsze dla ludzi. I dalej tak niech zostanie, że chociaż teraz to, co robię, żeby to było też dla ludzi. Tak jak powiedziała jedna z koleżanek, że Krysiu, ty uleczasz serca i duszę. Także wspominam panią dyrektor Boczkowską właśnie, bo takie słowa skierowała kiedyś do mnie. Jest to bardzo sympatyczne, że Państwo jesteście. Ja tu wzięłam ściągawkę, ale chyba nie będę, bo to za dużo o mnie mówić. Ja nie jestem tak, żeby nie. Chciałam jeszcze podziękować moim koleżankom z klubu Plastyka Amatora Sąsiedzi ze stowarzyszenia o tej samej nazwie, bo one bardzo mnie dopingują. I jak patrzę na to, co moje koleżanki robią, to mnie się też zaraz chce coś zrobić. I dlatego tak myślę, że jak się jest w jakiejś grupie, jest się wśród bardzo życzliwych osób, to wiele można zrobić i dla siebie, i dla innych. Pewnie wiele rzeczy zapomniałam, co powiedzieć, ale trudno. Bardzo Was Państwa kocham. Bardzo dziękuję.